Niemcy. Strajki dotkną miliony podróżujących. Niemcy. Strajk maszynistów kolejowych dotknie miliony podróżujących. Strajk maszynistów Deutsche Bahn dotknie podróżujących zarówno w komunikacji dalekobieżnej, regionalnej, jak i lokalnej. Protesty będą trwały dwa dni. To już drugi strajk maszynistów w sierpniu. W poniedziałek nad ranem rozpoczął się w Niemczech dwudniowy strajk maszynistów Deutsche Bahn w transporcie pasażerskim. Dokładnie o godzinie 2 zaczęliśmy strajk, powiedział agencji TPA przedstawiciel Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych GDL. Protest, który poprzedził rozpoczęty w sobotę strajk w przewozach towarowych, ma się zakończyć w środę o godzinie 2 w nocy. Dwa strajki w miesiącu. Strajk prawdopodobnie dotknie miliony podróżujących, zarówno w komunikacji dalekobieżnej, regionalnej, jak i lokalnej. Na dokładne oszacowanie skali protestu i jego skutków musimy poczekać do rana, poinformowały w nocy władze Deutsche Bahn w komunikacie. W negocjacjach nowego układu zbiorowego GDL domaga się podwyżki płac o 3,2%. Ochrony emerytur i wypłacenia jeszcze w tym roku premii z tytułu pandemii w wysokości 600 euro. Szefowie Deutsche Bahn zgodzili się już na podwyżkę w tej wysokości, ale dopiero w późniejszym terminie, na co z kolei nie chce przystać GDL. To już drugi strajk maszynistów w tym miesiącu. Protestowali oni od 11 do 13 sierpnia w ruchu pasażerskim i towarowym.